Moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie na WWE2K16, my career. Dzisiaj walka na SummerSlam, tak teamowa walka na SummerSlam wraz z Deanem Ambrose'em. A zmierzymy się z Arturfem i Xavierem Woodsem. Moi drodzy, w rankingu do Mistrzostwa Tag Team jesteśmy na 9 miejscu. Ale, co ciekawe... okazuje się, że ranking nie jest wcale taki ważny i ja już o tym wiedziałem wcześniej i myślałem, że jeżeli nawet jesteśmy na miejscu, nie wiem, 7, 8, 5, 4, 9, 10 i kiedy zdobędziemy już mistrzostwo WWE i później cofniemy się do jakiegoś mniejszego teoretycznie tytułu mistrzowskiego, mniej ważnego i nieważne, który będziemy w rankingu, to na przykład jeżeli nawiążemy rywalizację z danym mistrzem, dajmy na to, jesteśmy na miejscu 7, tak? I nawiążemy rywalizację z mistrzem interkontynentalnym, załóżmy, to i tak na pay-per-view będziemy mieli walkę o tytuł. I tak było wielokrotnie, kiedy tak robiłem, bo to jest fakt. Nie zawsze tak jest, ale jest to możliwe. Naprawdę, jeżeli ktoś ma z tym problem, próbujcie, bo to jest możliwe. Okazuje się, że cuda dzieją się jeszcze większe w tym trybie, naprawdę. Jeszcze większe w tym trybie się dzieją cuda i zaraz to zobaczycie. Moi drodzy, fajnie, tutaj rozpoczęliśmy walkę na SummerSlam. Wchodził nasz mistrz, wchodził nasz, nie nasz mistrz, Jesus, tylko nasz bohater, nasza gwiazda, były mistrz WWE trzykrotny, były mistrz Stanów Zjednoczonych, zwycięzca Money in the Bank, był ten zwycięzca Royal Rumble meczu, były mistrz NXT, Caldy, potem jego tag team partner, Dean Ambrose, później pojawił się tag team naszych rywali i potem moi drodzy, pokazała się taka fajna animacja. Moi drodzy, okazało się, że jest to z dupy walka o mistrzostwo tag team. Chociaż ani my, ani oni nie byli mistrzami tag team podczas tego starcia. Czyli po prostu Triple H stwierdził: dobra, walić tamte tag teamy. Damy tutaj title shota, damy tutaj mistrzostwo tag team na szali. Czemu by nie? Ten tryb po prostu jest tak, po prostu niesamowity, że dzieją się takie rzeczy. To jest niesłychane, słuchajcie, to jest niesłychane. I przepraszam was za tą dziwną formę tego odcinka, ale spieprzył mi się mikrofon. I po prostu, jeżeli ktoś chce w ogóle być na bieżąco z informacjami odnośnie tych wszystkich zmian, bądź tego, czy się w nim pojawi, czy nie, to naprawdę zapraszam na Facebooka, bo ja tam większość rzeczy piszę i informuję. To nie jest tak, że po prostu chcę mieć jakiś mega fanpage. Ja tego w ogóle nie uznaję jako fanpage, bo to jest po prostu strona na fejsie, gdzie łatwo jest mi informować moich widzów, czyli was, na różne tematy dotyczące kanału, serii itp. itd. Także naprawdę, jeżeli chcecie być na bieżąco z informacjami, zapraszam was tam. No właśnie, no i dlatego taka forma jest, a nie inna. Trochę mnie to wkurzyło, trochę bardzo, bo nagrałem trzy materiały i trzy materiały musiałem zmodyfikować właśnie w ten sposób. No cóż, no rozpoczęliśmy sobie mecz dosyć, no, spokojnie, ale Arturów niby nas tam trochę pocisnął od początku, Caldy potem się zrewanżował, było Banker Rank, były takie tam różne fajne akcje. No, walka jak walka. Ja ogólnie coraz miałem w głowie to, że to jest walka o mistrzostwo tag team i nie wiedziałem w sumie, czy to jest bóg, że tylko animacja się tak pokazała, czy rzeczywiście to będzie mistrzostwo, tak? Później, że ktoś zgarnie tam mistrzostwo, bo myślałem, że hej, może to był tylko taki bóg, może tylko ta animacja się skraszowała i pokazała nam walkę o mistrzostwo tag team, a tak naprawdę na końcu no, tego mistrzostwa nie będzie. No ale wyszło jak wyszło. Co zresztą zaraz zobaczycie. No, sama walka no, przebiegała dosyć, czy ja wiem, czy ciekawie, no powiedzmy, że ciekawie. Cały czas próbowałem wykonać jakąś akcję tag teamową, w końcu się udało wykonać akcję tag teamową tutaj z Deanem Ambrose'em, fajny powerbomb połączony z Enziguri, Xavier Woods no, uciekł przy tym. Co ciekawe, też bardzo mocno obili moją postać i musiałem tutaj się ratować zmianą. No ale wyszło całkiem nieźle, było sporo różnych akcji. Trochę od nas, trochę od nich. Teoretycznie powinniśmy lightowo wygrać, ale okazało się, że wcale tak łatwo nam nie szło i Arturów i Xavier Woods naprawdę trzymali poziom, byłem w szoku, prawdę mówiąc, no, ale okej, okay, no bo dzięki temu walka była zdecydowanie ciekawsza, tak, no bo było bardziej wyrównanie. Też pojawił się shotgun shot, po którym myślałem, że już pokonam Arturów, ale Xavier Woods wbił do ringu i przeszkodził. A właściwie nie przeszkodził, tylko spowolnił pin sędziego, bo sędzia strasznie późno zaczął liczyć. A, i walka trwała i trwała.
Były różne próby pinów, były różne próby akcji. Ciągle ktoś przerywał, ciągle ktoś tutaj niwelował to zakończenie tego meczu. No i moi drodzy, no cóż mogę powiedzieć? Cóż mogę powiedzieć? Nastąpił moment w końcu kulminacyjny, kiedy to wyszliśmy, znaczy zmieniliśmy się z Ambrose'em i Dean został właśnie z Xavierem Woodsem w ringu. To był ten moment, w którym właśnie mecz powinien się zakończyć, bo Dean został właśnie sobie z Xavierem, Arthur wyszedł poza ring, ja zająłem się Arthurem, aby tutaj nie przeszkodził Ambrose'owi jakoś w jakiś sposób właśnie tutaj z akcją kończącą, a Ambrose złapał sobie spokojnie Xaviera Woodsa, wykonał mu Dirty Deeds, Xavier Woods zalał się krwią, wykonał pin, nasz zawodnik tutaj jeszcze dobił do ringu, aby razem celebrować zwycięstwo z Deanem Ambrose'em. I tak jest, moi drodzy, odnieśliśmy zwycięstwo na SummerSlam, zdobywając mistrzostwo tag team, tak jest, zdobywając mistrzostwo tag team, co po prostu... Aj, nie wiem co o tym myśleć, nie wiem co myśleć o tym. Ja w ogóle jestem mega... Ja wiem, że to słabo to wygląda, bo jest krótki odcinek i nie ma emocji takich jak były zawsze. No niestety, ja was przepraszam, no skraszował mi się mic, no i musiałem nagrać to w takiej formie, a nie inne. Wyjątkowo, za jakiś czas. No w kolejnym odcinku już wrócimy do normalnej formy i zobaczymy, co tam się dalej wydarzy, moi drodzy, bo teraz jesteśmy mistrzami tag team, więc liczę, że tutaj coś się ciekawego będzie działo. I no właśnie, tutaj kwestia rywalizacji z innymi teraz zawodnikami, z innymi tag teamami, bo nie wiem, czy szukać rywalizacji właśnie z tag teamami, którzy są w rankingu, czy może właśnie spróbować zaatakować jakiegoś zawodnika, który teoretycznie nie jest w tag teamie. I na przykład tutaj mamy Raw, gdzie jest The Rock, gdzie jest Roman Reigns. I ciekawe, czy gdybyśmy zaatakowali na przykład The Rocka, to nawiązałaby się z nim rywalizacja i on musiałby jakiegoś tag team partnera sobie znaleźć i dzięki temu na przykład walczylibyśmy z tag teamem Rocka i bronili przeciwko nim mistrzostwa tag team. Podobnie byłoby z Romanem Reignsem. To jest, wydaje mi się, ciekawe i warto tutaj się nad tym zastanowić. No czekam na wasze propozycje, czy atakować właśnie The Rocka czy Romana Reignsa i zobaczyć, co się stanie, bo może być, słuchajcie, naprawdę, naprawdę ciekawie. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że zrozumiecie, podejdziecie też troszeczkę, jakby to powiedzieć, pozytywnie i wyrozumiale do tego odcinka, do tej formy i tyle. Dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie, trzymajcie się na razie i słyszymy się w kolejnych odcinkach już normalnie. Hej!